Która bardzo krótko płynie, w lesie bierze swój początek, koło szkoły zaraz ginie. Ukochana jest przez ludzi, nie wyrządza nigdy szkody. To rodzieniec, choć nie rudy, znany z czystej, zdrowej wody. Jeśli ktoś trzeba chce mieć dobrego zięcia, no to musi dużo wody pić z rodzica. O, jak powiadają to miejscowi ludzie, jakaś moc tajemna jest w tym małym źródle. A gdy ktoś ma problem z niedobrą teściową, no to trzeba ją zanurzyć w rzece głową. Gdy tej wody tak cudownej pokosztuje, to już nigdy w życiu cię nie zdenerwuje. Jeśli też trzeba chce mieć dobrego zięcia, no to musi dużo wody pić z rodzieńca. Bo jak powiadają tu miejscowi ludzie, jakaś moc tajemna jest w tym małym źródle. A gdy ktoś ma problem z niedobrą teściową, no to trzeba ją zanurzyć w rzece głową. Gdy tej wody tak cudownej pokosztuje, no już nigdy w życiu cię nie zdenerwuje. Z jej dobrodziej skorzystali już od niepamiętnych czasów. Ci, co tu zamieszkiwali, tu wracali z pracy z lasu. Dobrze wiedzą dziś dziewczyny, jak działa woda z rodzieńca. Po odbiciu się w jej nurcie znajdą wkrótce już młodzieńca. Jeśli ktoś trzeba chce mieć dobrego zięcia, no to musi dużo wody pić z rodzieńca. Bo jak powiadają tu miejscowi ludzie, jakaś moc tajemna jest w tym małym źródle. A gdy ktoś ma problem z niedobrą teściową, no to trzeba ją zanurzyć w rzece głową. Gdy tej wody tak cudownej pokosztuje, no już nigdy w życiu się nie zdenerwuje. Raz kąpała się i fala, jakaś nieznajoma babka. Ona też by jeszcze chciała zbawić bogatego dziadka. A że życzeń miała mnóstwo, chciała wyglądać na bóstwo. Dzisiaj już biedna nie żyje, no ją nadepnęła szmija. Jeśli ktoś chce mieć dobrego zięcia, no to musi dużo wody pić z rodzieńca. Bo jak powiadają tu miejscowi ludzie, jakaś moc tajemna jest w tym małym źródle. A gdy ktoś ma problem z niedobrą teściową, no to trzeba ją zanurzyć w rzece głową. Tej wody tak cudownej pokosztuje, no już nigdy w życiu cię nie zdenerwuje. Ten rodzinie z dawniej kręcił łódzkie koło, ludziom żyło się dostatnio i wesoło. Dziś żyć żarem kamiennych ucichła praca, ludzie chodzą do tej rzeczki leczyć kaca. Ten rodzinie z dawniej kręcił łódzkie koło, ludziom żyło się dostatnio i wesoło. Żarem kamiennej wróciła praca, ludzie chodzą do tej rzeczki leczyć kaca.
Thank you.